Witam cię serdecznie, piękny widzu. Wyglądasz wyśmienicie, jak zwykle. A ja przychodzę do ciebie z nowym filmikiem w kategorii gier do zarabiania. Bo jak wiesz, czy też nie, nasza społeczność poszerzyła się o taką kategorię. No i bardzo zajaraliśmy się pomysłem gier, w których można zarabiać kryptowaluty, które można zamieniać na pieniążki. Działamy w tym, działamy w grze Axie Infinity. Chcemy się też rozszerzyć na inne gierki, no i tym samym też może zainteresować nowe osoby i podkreślam, nie zachęcam nikogo do inwestowania pieniędzy, wszystkie nasze działania prowadzą do tego, żeby dać wam coś za darmo, ale oczywiście jeśli zdecydujecie się, że warto w coś wejść, no to jest wasza własna decyzja, a my staramy się to zrobić tutaj czysto informacyjnie i od razu chciałbym też powiedzieć, że możecie się przygotować na to, że powstanie seria filmów, która od deski do deski postara się wyczerpać temat kryptowalut oraz gier na blockchainie. Także będziemy się starali edukować ludzi, gdyż wierzę, że za jakiś czas rynek gier play to earn na blockchainie będzie bardzo duży i myślę, że większe firmy też się tym zainteresują i zaczną tym działać. Dobra, tymczasem. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować grę Monsta Infinite. I teraz od razu zaznaczam, że obecnie rozpoczynamy z nimi współpracę. Chcę jednak, żebyście mieli świadomość, że to nie jest tak, że ja w tej chwili będę tę grę chwalił w ogóle w niebiosa, z tego względu, że współpracujemy. Nie. Ja ogólnie zacząłem tę współpracę z nimi dlatego, że uważam, że jest w tym jakiś potencjał, aczkolwiek chcę zaznaczyć, że jestem odrobinę rozdarty i będę starał się na temat tych gier mówić po prostu szczerze. Jeśli uważam, że coś jest nie tak, to będę wam o tym mówił, gdyż po prostu no, zależy mi na was, na waszym szczęściu, więc po prostu będę się starał, tak jak powiedziałem, mówić szczerze, co myślę na temat tych gier. Więc jeśli chodzi o Monsta Infinite, jeszcze powiem wam, że współpraca polega na tym, że dostałem rangę ambasadora, co tym bardziej brzmi, jakbym musiał mówić o superlatywach tej gry i tak dalej, ale no po prostu będą nas wspierać w taki sposób, że będziemy mieć do rozdania dla was różne rzeczy. Także stay tuned, jeśli jesteście zainteresowani. Czym jest sama gra? Sama gra inspiruje się potwornie, bardzo mocno inspiruje się grą Axie Infinity. Do takiego stopnia, że aż powiem szczerze, mnie to zaniepokoiło, ale twórcy stwierdzili, że po prostu Axie jest już troszkę zbyt drogie, żeby w tę grę wejść dla niektórych, więc chcą dać taką opcję bardziej budżetową nowym osobom i cofnąć się w czasie, jak gdyby dla tych osób, które nie zdążyły wejść do Axie w momencie, kiedy to było tanie, aby mogli sobie wejść tutaj w Monsta Infinite. Taki jest cel. Czy im się to uda, jak im się to uda, no zobaczymy. Jest to na pewno projekt warty obserwowania, dlatego też będziemy to robić. Przypominam, że w opisie jest też formularz, który możesz wypełnić, jeśli chcesz być częścią naszej społeczności, jeśli chcesz za darmo dostać teamki do gry NFT 11, takiej piłkarskiej gry też, w której da się zarabiać. No i przy okazji stać się kimś ważnym w społeczności, bo osobą, która będzie moderowała jakiś dział, czy też pomagała prowadzić jakiś dział poświęcony jakiejś tam grze o zarabianiu. Warto sprawdzić formularz. Dobra, ja jestem dzisiaj bardzo chaotyczny, jak sami słyszycie, to będzie mnóstwo informacji, że tak powiem, okraszonych chaosem, no ale musicie mi wybaczyć, na dniach postaram się już te filmy robić bardzo no, przygotowując się uprzednio, tak składnie będę się starał to robić. Rzućmy jednak okiem na stronkę i na samą grę. Co pierwsze rzuca się w oczy, to to, że są to stworki typu Pokémon, czyli po prostu inspiracja Pokémon, inspiracja Axie Infinity, inspiracja do takiego stopnia, że nawet w tytule to słowo zostało użyte. No i sobie możemy jechać niżej, czyli konstrukcja strony jest po prostu jak w Axie. To też bardzo przypomina mi Axie. Czy to źle, czy to dobrze? No ciężko stwierdzić. Fakt jest taki, że no jednak trochę tutaj zostało pracy włożone w te obrazki, bo są one
bardzo fajnej jakości, takiej bardzo sympatycznej. Tutaj jak widzimy, gierka dodała pewien aspekt, taki z niektórych gier na komórki, gdzie trzeba, gdzie jest taka minigierka, w której ustawia się trzy kryształy danego typu gdzieś tam w jakiejś linii i dzięki temu robimy kombosy, czyli będzie trochę ciekawiej w tych walkach. Tutaj mamy oczywiście Telegram, Discord, Twitter, bla bla bla. Mamy tutaj jakieś takie sympatyczne obrazki. Gdzieś tam w skrócie pokazują nam jakieś feature'y tej gry, ale my oczywiście chcemy się zagłębić bardziej w szczegóły. Tutaj jeszcze, jak widzicie, powstaje portfel tej gry, tak jak jest to w przypadku akcji, jeśli chodzi o Ronin. Także no, czy ta gra będzie wielkim sukcesem jak akcji, no ciężko powiedzieć, ale na pewno będzie jakimś tam sukcesem, ponieważ ten jakiś tam sukces już odnosi. Z tego co widziałem, jest mnóstwo osób zainteresowanych grą, a ich token wart jest już 2 dolarki, także myślę, że jest tutaj potencjał na wzrost. Także nawet krótkoterminowo można tutaj coś ugrać. Przy czym przypominam, to nie są porady finansowe, to jest taka moja zabawna spekulacja, jakbym miał sobie popierdzielić głupotki. Wiecie o co chodzi. Zobaczmy. Game description. No co, jest tutaj napisane, że jest to MMORPG, w których walczy się potworkami, mają tutaj swoją walutę money. Teraz ciekawostka jest taka, że w tej grze również będą występować 2 waluty, tak jak w akcji, co akurat uważam, że jest bardzo dobre. Co tutaj jeszcze mamy napisane? Mamy napisane, że te potworki mają 6 części ciała, że dzielą się one na 9 klas, no i pochodzą z 3 jakichś tam nacji księżyca. Zobaczmy, jakie mamy rasy oraz klasy. Mamy tutaj cyborgi, nacja tytanów, mamy tutaj w tej nacji jakiś tam Prime, Terminator, Alchemist. To można sobie poczytać szczegółowo, my przelecimy tak trochę szybciej. Mamy też elfy, gdzie mamy w tych elfach golemy, Nightingale oraz profety, czyli tych, co przepowiadają przyszłość. W ogóle podoba mi się bardzo ta mordka, jest cudowna ta mordka jest. W każdym razie dalej mamy orków, to jest ciekawe. W ogóle to nazewnictwo, no powiem szczerze, że osobiście bym to trochę inaczej ponazywał, biorąc pod uwagę, że jednak te ciapciusie trochę tak, no jednak trochę tak nie leżą mi przy tej nazwie za bardzo, ale oczywiście nie mi oceniać, tak sobie wybrali, spoko. W orkach mamy grognaki, juggernauty oraz bomochy. Także tak to wygląda, to tutaj przypomina pikacza takiego elektrycznego. Ciekawe, czy on też jest elektryczny, ten ciapciuś? No, zobaczymy. Tymczasem tutaj mamy screena z gierki. Widać tutaj bardzo dużo inspiracji akcji, no. Jest to jakby, jest to jawne i po prostu mówią o tym otwarcie. Przy czym wydaje mi się, że, bo ta gra chyba pochodzi z Singapuru, wydaje mi się, że w tych regionach jakby jest w ogóle inne podejście do takiego kopiowania pomysłów, albo gama inspiracji jest po prostu dużo szersza niż u nas by to było. U nas by się ludzie przyczepili, że za bardzo się inspirują, a u nich chyba takie rzeczy przechodzą, co widać na przykład po produktach z kategorii MOBA na komórki. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Niemniej jednak kreska jest bardzo sympatyczna, trzeba przyznać. Tutaj widzimy, że pojawia się taki timer, który idzie w dół. My tutaj jeszcze ustawiamy sobie te kółeczka, tak żeby zrobić jakiś tam mocniejszy kombosik. To zawsze dodaje jakiejś tam dodatkowego takiego, kurde, nie wiem jak to nazwać, no. No kurczę, ulepsza tę grę, jest to ciekawsze, no. Tak to ujmę, nie umiem dzisiaj mówić, musicie mi wybaczyć. W każdym razie jest tutaj opis rozgrywki. Walczymy z potworami czy też z graczami przy użyciu kart. Każdy gracz dociąga 5 kart ze swojej biblioteki. No, to jest po prostu zbliżone do akcji, także jeśli znacie akcji, to będziecie zaznajomieni, a jeśli nie, to też będę starał się nagrywać filmy z tą grą związane.
jeśli oczywiście granie okaże się tak zwanym rag pullem, czyli jeśli się nie zawiną swojego mandżura, ale powiem szczerze, że wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie, bo no już mówię, już jestem trochę tam wtajemniczony w to wszystko i serce mi mówi, że tak nie będzie. Aczkolwiek wiadomo, zawsze trzeba myśleć za siebie. Co tutaj jeszcze? No one mają atrybuty, to jest też całkiem znane. Mamy tutaj dozo, co to jest? To są walki PvP z graczami i mamy też ekspedycje, które raczej... No tak, to jest PvE. Tutaj jest napisane, że w ogóle na tej ekspedycji można zabrać ze sobą do 12 potworków. Więc tu może być taka sytuacja, że będzie się opłacało mieć więcej niż 3. Ponieważ walczy się akurat 3, takiej w akcji. Ale no właśnie, tutaj może być taki dramat. Zobaczmy, co jest dalej. Dalej są piękne graficzki, ale jeszcze chcemy zobaczyć inne rzeczy. Na przykład tutaj mamy roadmapę. I oczywiście zawsze warto zobaczyć też white paper. No tutaj mamy przebieg tego wszystkiego. To jest w lutym. Pojawił się pomysł. Szukali tutaj talentów 15 marca. Bardzo szybko się to rozwijało, trzeba przyznać. Tak, tutaj zostały te graficzki już utworzone, pre-marketing, white paper rozpisany w kwietniu, potem była wyprzedaż prywatna, whitelistingowanie inwestorów, trailer już jest, jak chcecie, możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Powiem szczerze, że trailer mnie nie powalił, ale mimo wszystko pokładam duże nadzieje, bo jednak dużo się może jeszcze z tą grą podziać. Finansowo na pewno bardzo dużo się dzieje z tą grą, co znaczy chociażby to, że ten token jest już wart jakieś w miarę fajne pieniążki. Mamy tutaj presale, który się odbył we wrześniu. Lecimy dalej, presale 2.0. No i teraz docieramy do października. I tutaj mamy, że 12 października powinien ruszyć Marketplace. I teraz pytanie, czy to się już odbyło. A 30 ma ruszyć minigra. Wydaje mi się, że to się troszkę zmieniło, bo gdzieś tam na Discordzie widziałem głosy, że ludzie już się pytali, jak się wbić do tej minigry i podobno już się ktoś do tej minigry wbijał. Więc wydaje mi się, że to może nie być takie dokładne. Może nawet rozwój tej gry przyspieszył. Ja nagrywając ten film jeszcze nie jestem jakiś super wtajemniczony we wszystko dosłownie. Jest to sprawa świeża. Wstępnie stwierdzam, że jest w tym potencjał i chcę wam po prostu tym filmikiem ogłosić, że będziemy ten temat zagłębiać. Także oczywiście zapraszam na Discorda, będziemy się tym dzielić wspólnie, tymi informacjami i tak dalej. Filmiki też będą nagrywane. W każdym razie tutaj mamy w listopadzie alfa testing, beta testing w grudniu. No i pierwszy kwartał 22 to już będzie publiczna giereczka. Potem będą jeszcze nowe feature'y, nowe piękne rzeczy i nawet jest tutaj ogłoszony governance. I powiem szczerze, że to jest bardzo szybko. Bardzo szybko to jest ogłoszane. Governance polega na tym, że zarządzanie grą oddane jest graczom. Czyli gracze, którzy stake'ują walutę w tej grze, wpływają na decyzje, jakie zapadają w tej grze. Czyli kierunek, jaki ta gra obiera. No, powiem szczerze, że szybko. Chcą ewidentnie przegolić akcji. To jest całkiem ciekawe. No, może im się uda. Może nie wiem. Może się okaże, że wskoczymy w to i nagle będę jeździł nowym Lambo. Zobaczymy. Życzcie mi tego. W każdym razie waluta, którą tutaj wytworzyli, ich token, to jest Moli. Bardzo ciężko mi się to wymawia przez mój zatkany nos. Także zrobili to specjalnie. Wszystko tutaj się na razie odbywa na tym Binance Chainie. Na tym BEP20 chyba. No, nie wiem, czy ja to dobrze jeszcze rozumiem. W każdym razie będę na dniach tworzył filmy dotyczące blockchaina
i ogólnie tych wszystkich tokenów od podstaw, więc ja sobie tę wiedzę całą poukładam w głowie. W każdym razie, no jeśli chodzi o gas fees, to obecnie płaci się właśnie w Binance Coinie, ale jest ten Monster Wallet i to wszystko się będzie tutaj działo. Mamy tutaj opisane, jak wygląda dystrybucja tego tokena oraz jak to jest w czasie rozłożone. No właśnie, co jeszcze tutaj mamy? Oczywiście mamy white paper, czyli taki papier toaletowy, który nas bardzo interesuje. No i tutaj mamy różne rzeczy opisane. To jest tak naprawdę najważniejsze, więc jeśli macie czas, to polecam sobie to poczytać. Wspólnie stwierdzimy po prostu, jak ten projekt sobie będzie mógł tutaj poradzić w przyszłości. No tak, dlaczego rozpoczęli to? Jaką mają misję, jaką mają wizję? Tutaj mamy, jak będzie wyglądał gameplay. Nawet lore jest tutaj już rozpisany. Powiem szczerze, że lore nie jest jakiś głęboki, ale też nie ma co się spodziewać, żeby był jakiś super głęboki jeszcze na tę fazę w tym momencie. Synthesis to jest kwestia rozmnażania tych stworków, bo one się nie będą bdzić, one się będą klonować. Także tutaj mamy też opisane, jak oni sobie to zaplanowali, jak to będzie wyglądać. Będzie się to odbywało poprzez właśnie klonowanie. No i powiem szczerze, że od razu poszli w ten motyw spalania stworków, czyli ten motyw, którego jeszcze w akcji nie ma, który ma zapobiec przesytowi rynku. I oni tutaj będą zachęcać do tego w taki sposób, że poprzez spalanie tych stworków będzie można ulepszać części ciała stworków, które są wasze ulubione, którymi walczycie. Także jest to mniej więcej to, co planowało właśnie akcja Infinity. Przy czym jeszcze będzie opcja na jakieś tam kosmetyki. Także też ciekawe rozwiązanie. Mamy tutaj oczywiście rozpisany aspekt walki. Jak to jest wszystko dobierane. Na czym polegają te puzzle całe. Open world. Tutaj to już jest kwestia tych landów, które będą ludzie wykupować. Czyli w akcji to już jest. Można sobie te landy kupić. One jeszcze nie są funkcjonalne. Jeszcze aspekt landów w akcji nie jest wprowadzony w życie. No ale jak widzimy, Monster Infinity też mocno tutaj do przodu, żeby wręcz wyprzedzić akcji i to wszystko wprowadzić. Wcale nie chcą być gorsi, a nawet pewnie chcą, kurczę, być lepsi. Co jeśli się okaże, że faktycznie, kurczę, podejmą rękawice na tyle, żeby wyprzedzić to wszystko. No i tutaj jest opisane, w jaki sposób wymyślili sobie, że ta gra będzie działać długoterminowo. Jakie są ku temu podstawy. Także też warto sobie tutaj rzucić okiem. Inception Monster to są takie potwory jak Origin Axis, czyli te pierwsze takie właśnie chyba. No i obecnie chyba są też takie potworki tutaj. Ja się tutaj pochwalę, że od twórców dostanę 3 takie potworki. A dokładniej dostanę potworki z gamy Chrono Zero. Brzmi to kozacko i zobaczymy. Zobaczymy, czy one zapoczątkują szkółkę stada, dzięki której większa ilość osób od nas będzie mogła zarabiać za darmo. Mam nadzieję, że tak. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, dostaniemy też paczuszkę do rozdania dla was. Także możecie się spodziewać. Może nie tyle tych akurat potworów, ale jakichś potworów na pewno. Myślę, że i tak będziemy się cieszyć z jakichkolwiek potworów. Będzie można sobie grać i tak dalej. Tutaj jest opisane jest to... Kurczę, nie wiem, co to dokładnie znaczy. Wydaje mi się, że znaczy to tyle, że w jakim punkcie ich market cap będzie równy lub większy
względem bardzo popularnych projektów, jakie tutaj już istnieją. Czyli mamy tutaj właśnie Axie, Decentraland, mamy tutaj YGG, którego jesteśmy małą cząstką, ale już niedługo będziemy, myślę, dużą częścią, bo szykuje nam się tutaj mocniejsza współpraca z nimi. Także możecie się przygotować. Taki tutaj spoiler. No, tutaj mamy jeszcze opis technologii, która będzie użyta, aby to wszystko sobie funkcjonowało. Dobra, słuchajcie, ja już więcej wam tutaj nie będę gadał głupotek. Macie tutaj partnership jeszcze, jaki mają partnerów, my tam też powinniśmy być. No co tutaj dużo mówić, moi kochani, ja widzę w tym potencjał. Wiadomo, zawsze jakiś tam dystans jest w głowie, dlatego oczywiście nie jestem osobą, która w tej chwili wrzuci tam bardzo dużo hajsu i będzie liczyła na bardzo szybki zwrot, no bo jednak traktuję to wszystko z dystansem. Im więcej się dowiem, tym więcej wam powiem. No i tak jak mówiłem, spodziewajcie się na dniach bardzo dużej dozy filmów traktującej ten świat P2E. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić serię poradników, które wyczerpią temat, które doedukują każdego z was oraz mnie, bo ja też się będę edukował w trakcie tworzenia tych filmów. No i mam nadzieję, że dzięki temu stworzymy spójną społeczność, która będzie w tych kategoriach blockchainowych, czy to jeśli chodzi o gry, czy to jeśli chodzi o krypto, będziemy kozakami. Taki jest cel. Także jeśli chcesz być tego częścią, zapraszam Cię na Discorda. Jeśli chcesz dostać coś za darmo, jakieś NFT-sy, które już pozwolą Ci coś zarabiać, już dadzą Ci jakiś tam majątek. I przy okazji chcesz być osobą, która będzie tworzyła z nami tę społeczność, no to oczywiście w opisie jest formularz. Ja się z Wami będę już żegnał. Zapraszam na Discorda po raz tysięczny. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że jesteście ze mną, że po prostu tworzymy to. No bo w Polsce jest to jeszcze w takiej formie, że raczkuje, wiadomo. Także jest to ciężko stworzyć. No i co tu dużo gadać. Fajnie, że jesteście ze mną w tym wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, całuję w cyc i życzę wszystkiego dobrego.